Witam Was serdecznie, przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i obecnie prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. W tym cyklu nauczań poruszam dogłębnie wszystkie aspekty dotyczące łaski i wiary, które są, jak rozumiem, najbardziej silnymi filarami chrześcijaństwa. To, o czym chcę mówić dzisiaj, to jest temat dotyczący oczekującej wiary, czyli oczekiwania w wierze. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od pierwszej księgi Mojżeszowej, 12:1. Księga Rodzaju, pierwsza księga Mojżeszowa, jest napisane: i rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę. I widzimy tutaj, że w tym jest jakby są trzy elementy. Jest uwolnione słowo Boga, jest wiara w to słowo, którą Abram uwalnia, i jest oczekiwanie realizacji. I w tym trzecim elemencie, w tym oczekiwaniu realizacji, chrześcijanie odnoszą najwięcej porażek. Chrześcijanie przyjmują Słowo jako Boże Słowo, wierzą w nie, czyli uznają, że to Słowo, ono realizuje się dzisiaj w ich życiu już, natomiast nie widząc jeszcze tego, wchodzą w okres oczekiwania i w tymże okresie najwięcej jest porażek. A więc najwięcej porażek odnoszą chrześcijanie, gdy oczekują na manifestację wiary w rzeczywistości tej, która ich otacza. I my musimy zrozumieć bardzo ważną rzecz, że gdy wierzysz, to czekasz. Wierze zawsze towarzyszy oczekiwanie. Krótsze lub dłuższe. Ale zasada zawsze jest taka sama. Wierzysz, to czekasz. A im poważniejsze jest błogosławieństwo, im większe jest błogosławieństwo, tym trudniejsze jest oczekiwanie dla naszej psychiki. Przeczytajmy Treny, czyli Lamentacje Jeremiaszowe, 3 rozdział Trenów. Treny są zaraz za księgą Jeremiasza. Treny, 3 rozdział, wersety 26-28. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań nakłada. Te dziwne słowa, one dotyczą oczekiwania w wierze. Bóg chce, abyś nauczył się na Niego czekać. Bóg chce, żebyś zrozumiał, że wiara w Boże działanie, wiara w Boga generalnie, ona jest związana z oczekiwaniem. Bóg jest w wieczności. Oczywiście jest też w czasie tutaj, ale On działa z punktu wieczności. My znajdujemy się w czasie. Dlatego też rzeczy wieczne, których dotyczy nasza wiara, one realizowane będą, kiedy są realizowane w czasie, one zaczynają podlegać prawom czasu. Rozumiecie? Czyli rzeczy wieczne, kiedy są zaangażowane w czas, funkcjonują w przestrzeni czasu, podlegają przestrzeni czasu. Tak jak duch nasz. Duch nasz jest wieczny, ale jest ograniczony naszym ciałem obecnie, ponieważ żyjemy w przestrzeni śmiertelnej. A więc nasz nieśmiertelny duch jest ograniczony naszym śmiertelnym ciałem. Rozumiecie? Jesteśmy ograniczeni. Dlatego też wiara jest ograniczona czasem. Bóg jest miłością. A miłość
uwielbia się jakby w tym, że się jej wyczekuje. Pokażę wam to. Pieśń nad pieśniami 2.7. Pieśń nad pieśniami 2.7. Jest napisane tak. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płoszcie miłości, póki sama nie zechce. Więc widzimy, że miłość uwielbia, gdy jest wyczekiwana. I kiedy nasza wiara jest uwalniana, to my wchodzimy w reakcję, pewną reakcję z Bogiem, który jest miłością i który też jest, zaczyna być wyczekiwany. Czyli my w wierze wyczekujemy zawsze. My zawsze wyczekujemy w wierze. Więc co my widzimy? Widzimy Słowo uwolnione przez Boga. Widzimy wiarę w to Słowo. Widzimy oczekiwanie na manifestację tej wiary w realu tutaj. I w konsekwencji widzimy uwolnioną moc miłości, czyli spełnienie obietnicy. Tak wygląda ten proces. A więc nasze wierzenie, nasza wiara jest ściśle związana z tymi czterema elementami. Czyli my widzimy Boże Słowo, dociera do nas Boże Słowo, jakaś Boża prawda, Boża obietnica, Boże prawidło jakieś. My w to wierzymy, ufamy temu. Do nas to dochodzi. Następnie my ufamy temu, czyli my podejmujemy decyzję, że to coś jest dla nas teraz i już to mamy. Prawda? Następnie wchodzimy w etap trzeci, czyli etap oczekiwania na realizację. I czwarty element to jest moment manifestacji tejże wiary. Prawda? Znajdźmy w Księdze Objawienia 22 rozdział. 22 rozdział Księgi Objawienia. Werset 17. A duch i oblubienica mówią: przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Więc widzimy, żeby uwolniła się Boża moc, to musimy nie tylko wierzyć, ale i pragnąć. Musimy chcieć, bardzo chcieć. A pragnienie, ono powstaje podczas oczekiwania. To jest w ogóle ciekawa historia. Zobaczmy Ewangelię Jana, 12 rozdział. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Widzicie, jak nieodzowne jest oczekiwanie? 12 rozdział, od 23 wersetu do 27. A Jezus odpowiedział im mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem: Ojcze, wybaw mnie teraz w tej godzinie, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. A więc podczas oczekiwania umiera w nas to, co naturalne. A więc pragnienie, które jest jakby pewnym motorem uwolnienia rzeczy Bożych poprzez wiarę, ono rośnie w nas, kiedy my oczekujemy. Kiedy my oczekujemy. Ale co się dzieje, kiedy my też oczekujemy? Podczas oczekiwania umiera w nas to, co naturalne. A więc te nadnaturalne pragnienie z naszego ducha, ten potencjał z naszego ducha, który niesie za sobą całą siłę wiary, prawda? On jest wydobywany z nas wtedy, kiedy umiera w nas to, co naturalne. Śmierć tego, co naturalne, jest niezbędna, ponieważ wiara nie toleruje tak zwanych podpórek. Co to są podpórki? Podpórki to są naturalne możliwości nasze,
lub możliwości dla nas dostępne na sposób naturalny. Czyli to są albo w nas naturalne rzeczy, które my posiadamy, albo rzeczy, do których mamy łatwy dostęp na pułapie naturalnym. A wiara nie znosi podpórek, czyli wiara w ogóle, ona działa wtedy, kiedy nie ma żadnych podpórek naturalnych. A więc podczas oczekiwania umierają w nas naturalne możliwości. Kiedy my czekamy w wierze, to umiera w nas to, co naturalne. Rozumiecie? Podczas uwalniania Bożej mocy uwielbiony jest tylko Bóg. Gdyby były naturalne podpórki jakieś w naszym życiu, to chwałę by odebrał człowiek. A więc, żeby wiara mogła się prawidłowo uwolnić, tak, to my musimy oczekiwać, ponieważ podczas oczekiwania umiera to, co naturalne. Rozumiecie? Czasami jest to szybka, natychmiastowa śmierć, czasami jest to śmierć troszkę wydłużona. Poza tym to, co naturalne, odwraca nasz wzrok od tego, co jest cudowne, i to wtedy osłabia naszą wiarę. Kiedy my odwracamy nasz wzrok od tego, co jest cudowne, co jest ponadnaturalne, i zwracamy swój wzrok na naturalne, to nasza wiara zaczyna być blokowana. Dlatego podczas oczekiwania, kiedy umiera to, co naturalne, nasza wiara może być wyswobodzana w sposób prawidłowy i nie ma dla niej żadnych blokad. Przeczytajmy Psalm 42:8. Psalm 42:8. Głębia przyzywa głębie w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Ponieważ człowiek ma tendencję do ucieczki w naturalne, każdy z nas ma taką tendencję, lub nie chce się rozstać z tym, co naturalne, więc Bóg wykorzystuje czas oczekiwania na obdarcie człowieka z tego, co naturalne. Czyli ludzkiej mądrości, godności ludzkiego, ludzkiej godności, ludzkiego honoru, niezależności naszej. Czyli On pozwala nawałnicom przejść nad nami. Co to oznacza, że On pozwala nawałnicom przejść nad nami? To znaczy, że nasze oczekiwanie w wierze, ono ma odpowiedni czas. My nie przyspieszamy rzeczy. Bo przyspieszanie rzeczy to jest jak przyspieszanie porodu. To się może urodzić coś niepełnego. Ja Was zachęcam, żebyśmy nie przyspieszali w sposób sztuczny, stosując naturalne metody manifestacji rzeczy Bożych, o które my wierzymy. Ja Was zachęcam do cierpliwego oczekiwania w wierze, bo to jest bardzo dobry czas. Ten czas jest bolesny, bo te nawałnice różne przechodzą nad nami, tak? Ale to obdziera nas z tego, no, co naturalne, i w związku z tym to nam służy, czyli oczekiwanie w wierze służy nam. Czyli wiesz, Bóg to jest, to jest taki wielki majstersztyk, On wykonuje tutaj. Czyli On daje słowo, my wierzymy w to słowo i zaczyna się proces oczekiwania, i w tym procesie oczekiwania On tak naprawdę dokonuje wielu rzeczy w nas. My się skupiamy na jednym, bo czekamy na tą rzecz, ale w tym czasie zachodzi mnóstwo różnych reakcji, które są korzystne dla całokształtu naszego życia. Czyli oczekiwanie w wierze jest tym najważniejszym elementem. Tak? My trwamy wtedy w naszym wyznaniu. My odpieramy demoniczne siły. My jesteśmy skierowani swoim wzrokiem na to, co nadprzyrodzone, i nie odwracamy się od tego, co nadprzyrodzone, na rzecz tego, co naturalne. Więc wskutek tego, że przechodzą te różne nawałnice nad nami, wskutek tego zawala się naturalna wieża Babel i człowiek zaczyna skupiać się tylko na Bogu. Już nie podpiera się na niczym, co Bogiem nie jest, bo człowiek ten zna ból, jaki zadaje wbijanie się w rękę drzazgi z laski tego świata. Wiecie, ja wam to przeczytam. Księga Izajasza 36:6 mówi nam taką rzecz.
Księga Izajasza 36:6. Mówi taką rzecz. Oto oparłeś swoją ufność na tej lasce nadłamanej trzciny na Egipcie, która wbija się w dłoń każdego, kto na niej się opiera. Takim jest Faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają. Ten fragment, on opisuje wspieranie się chrześcijan na naturalności podczas, kiedy winni oni opierać się, oczekiwać w ciszy manifestacje nadnaturalności. Kiedy chrześcijanie opierają się na tym, co naturalne, natychmiast zablokowują proces rozwoju wiary a jeszcze w konsekwencji to, co naturalne, jeszcze im się wbija w ich ręce, czyli tak naprawdę nie dosyć, że nie pomaga, bo się nie można na tym oprzeć, wiesz, bo laska, żeby się na nie można było oprzeć, to musi być stabilna, a to jest coś ostrego, co ci wchodzi w ręce. A więc widzisz, jeżeli ty uciekasz przed oczekiwaniem w wierze, chcesz przyspieszyć ten proces osiągnięcia rzeczy Bożych, tak, to ty się pokaleczysz strasznie w tym wszystkim. Dlatego ja zachęcam Cię do bardzo prostej rzeczy. Zachęcam Cię do tego, żebyś Ty nie bał się oczekiwania w wierze. Żebyś Ty też rozumiał, że w tym czasie wykonuje się wiele rzeczy, o których nie masz bladego pojęcia, które w konsekwencji będą korzystne dla Twojego życia w najbliższej przyszłości. A nawet sięgną po jakby rzeczy, które odbiją się na całej Twojej wieczności. Ja nie boję się oczekiwania w wierze. Ja uznaję Boże Słowo, ja wierzę w Boże Słowo i ja potem oczekuję na manifestację i ja zawsze mam tą manifestację. Bo ja dzisiaj nie uciekam przed tym oczekiwaniem. Podczas tego oczekiwania jestem obdzierany z różnych rzeczy naturalnych. Wielokrotnie ja chcę za czymś pobiec naturalnym, ale w tym momencie moje patrzenie na Boga powoduje, że odbieram informację od Ducha Świętego. Artur, nie dotykaj naturalnego, nie ratuj się tym naturalnym, czekaj w wierze, będzie wszystko jak należy, będzie sukces. I czy cierpię w tym? No, troszkę ta dusza moja cierpi, ciało też, prawda? Ale to nie są cierpienia problematyczne, bo to nie jest duchowe żadne cierpienie. To są normalne, naturalne cierpienia, bo jakby kiedy się czeka na przykład na to, aż się najesz, no to do tego czasu jesteś głodny. Ale wiesz, jak na przykład ja osobiście jestem zwolennikiem zdrowego jedzenia. Ja na przykład jak jestem głodny, to ja czekam, aż mogę zjeść coś przyzwoitego. I nawet jeśli muszę dłużej czekać, bo w danej chwili nie mam tego czegoś przyzwoitego do jedzenia, to ja nie zaspokajam się czymś byle jakim. Rozumiesz? Czyli ja nie biorę tej laski naturalności, która mi się w konsekwencji wbije w rękę. No bo przecież ja oczywiście jestem głodny, to mogę zjeść sobie, wiesz, dwie łyżki cukru i zaspokoję swój głód. Tylko to w konsekwencji to się zamieni potem w tłuszcz i będę tylko grubszy od tego. I będzie mi ciężej i będzie mi źle. Rozumiecie? Ja się oszukam się. Jakby opieranie się na naturalnym zamiast oczekiwanie na nadnaturalne powoduje to, że my się sami oszukujemy. Ja Was do tego zachęcam. Nie bójcie się więc oczekiwania w wierze. Wierz, oczekuj i odbieraj swój sukces. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za to Słowo, dziękuję Ci za ludzi, którzy to Słowo usłyszeli. Ja modlę się teraz w imieniu Jezusa, aby to Słowo dotarło do głębi ludzkich umysłów, niech to będzie przetwarzane w nich, niech oni o tym myślą przez cały czas, Ojcze. Niech to potem wchodzi do ich ducha i wykonuje ten potężny obrót, Ojcze, gdzie wróci przerobione i objawione do ich umysłów. Ojcze, ja w imieniu Jezusa związuję każdą demoniczną siłę, która stoi na drodze uwolnienia światła w tym temacie, o którym ja teraz mówiłem. W imieniu Jezusa. Amen.